Cześć, z tej strony Remek z Motokontrolera, a to jest kolejny odcinek Okiem Eksperta. Tym razem dostaliśmy zlecenie na opinię na Mercedesa Cela w nadwoziu Shooting Brake, czyli w kombi, z silnikiem 2.2 diesel, 177 koni, z 2016 roku, z przebiegiem 145 tysięcy km. Samochód wystawiony za 59 tysięcy 900 zł. Opis zrobiony przez sprzedającego, bardzo skąpy, auto piękne, dynamiczne, jedynie wystrzelone pasy, poduszki niewystrzelone. Auto tak, było uszkodzone w tylnej części nadwozia, to było widać na zdjęciach, chociaż wiecie jak to na zdjęciach, to było widać, że jest uszkodzony zderzak tak naprawdę i tyle. Klientka, która nam zleciła tą opinię, potem jak z nią rozmawiałem, właśnie mówiła, że jak rozmawiała ze sprzedającym, tam trzeba tylko wymienić zderzak, podłączyć czujniki i jest jakaś delikatna wgniotka na klapie, a tak resztę auto jest całe i wszystko jest ok. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z Motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Dobra, pojechałem na miejsce. Klientka zamówiła pakiet standard, czyli bez podnośnika i bez komputera. No i co? No i sprawdziłem ten samochód. Pomiar czujnikiem lakieru wykazał, że maska z przodu, dwa przednie błotniki, tylna klapa, tylny prawy błotnik i tylne prawe drzwi posiadały warstwę lakieru. No, reszta była w oryginale. Jakieś tam delikatne ślady eksploatacji, jakieś delikatne ryski, jakieś obicia od kamyczków, czyli taki normalny ten standard po prostu przy takim przebiegu, wiadomo, auto jeździło, nie stało. No ale co, no ta tylna część nadwozia, no tam było już tak trochę grubiej. Na zdjęciach też było widać, było jedno zdjęcie, gdzie była wanienka od koła zapasowego w środku zrobiona i tam było widać zagniecenie i tam było widać no pęknięte z lewej strony spawy od tej wanienki. Więc tam no nie sprowadzało się to tylko i wyłącznie do wymiany tylnego zderzaka, no bo auto dostało w hak. Dostało w hak, wgnieciona była właśnie wanienka, te spawy były popękane z prawej strony. Układ wydechowy też był tam gdzieś tam poprzeginany z prawej strony. Tutaj elementy nadwozia, te wewnętrzne, też posiadały no ślady wgnieceń, zagnieceń. Uszkodzona była też prawa lampa, więc to wszystko było do naciągania i to takiego konkretnego, a wanienka to chyba do wycięcia i do wspawania na nowo. Jakby ktoś chciał to oczywiście zrobić tak naprawdę dobrze, konkretnie, żeby to wszystko było ok i zgodnie ze sztuką, nie? Powiem wam, że jak zacząłem mierzyć jeszcze szczeliny pomiędzy elementami, no to niestety z prawej strony szczelina pomiędzy drzwiami a tylnym błotnikiem, no w dolnej części była naprawdę, naprawdę mała, to było takie 2 mm. I moim zdaniem, jak auto dostało, to coś się tam stało o wiele więcej, bo chyba przesunęło tam to wszystko. Nie wiem jak dalej, jak od spodu, bo tutaj nie byliśmy na podnośniku, nie widziałem tego, ale to by trzeba było dokładnie sprawdzić, ale tam było naprawdę, naprawdę było dużo do zrobienia. Dodatkowo jeszcze właśnie ta klapa była tylna wgięta. Też była do zrobienia. Otwierała się normalnie i zamykała, ale tam naprawa no, na pewno pochłonęłaby nie 5 czy 10 tysięcy, tylko moim zdaniem o wiele więcej, jakbyśmy to chcieli naprawdę dobrze zrobić. Wszystkie kabelki od czujników parkowania, to wszystko tam wisiało. Nie wiadomo, czy to działało, bo no, czujniki parkowania nie działały, nie załączały się. We wnętrzu samochód wyglądał ok.
miał normalne ślady eksploatacji. Kierownica była trochę bardziej przetarta, ale może po prostu ktoś po prostu miał taką specyficzną skórę na rękach, bo to się zdarza, że niektórzy przecierają naprawdę szybko kierownicę. Ogólnie auto, no co, wszystko działało w środku, całe wyposażenie było sprawne. No jedynie te pasy były wystrzelone, wszystkie cztery były wystrzelone, żadna poduszka nie była strzelona. Tu wszystko wyglądało na oryginalnie, szyby auto miało oryginalne, jedynie przednia była z 2020 roku, ale też była oryginalna Mercedesa. Prawdopodobnie jakiś kamień była wymieniana. Autem się przejechałem tylko i wyłącznie po placu, bo auto nie było zarejestrowane. Tak to jechał normalnie, no ale wiecie, to po placu. Nie można było ocenić, czy auto może właśnie gdzieś ściąga, czy ten tył jest przestawiony, czy nie. No to nie było w tym przypadku do stwierdzenia. Auto było sprowadzone ze Szwecji. Dodatkowo, tak jak Wam mówiłem, 60 tysięcy złotych za sam samochód. Do tego trzeba było go sobie opłacić. Wyższa akcyza, bo 2,2. No i plus ta naprawa tego tyłu, plus te wystrzelone pasy, to tak jakbyśmy na szybko policzyli, no to 20 to lekko do dołożenia z rejestracją, a myślę, że ta naprawa kosztowała więcej chyba niż 10 tysięcy, więc moim zdaniem no nieopłacalne przy tej cenie samochodu, bo patrząc po innych ogłoszeniach, takie samochody całe to był koszt między 80 a 90 tysięcy, czasami nawet dochodziło do 90 tysięcy. No i tak, no i kupowało się samochód i nie trzeba było nic robić, a tutaj konkretny warsztat i wycinanie, naciąganie, spawanie i nie wiadomo jeszcze co, bo ciężko było tak w takich warunkach po prostu gdzieś tam na placu ocenić to dokładnie. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. No i tak naprawdę auto, no co, no nie zostało polecone. Nie zostało polecone ze względu na te naprawy. Tutaj jak właśnie rozmawiałem ze sprzedającą, no to ta wymiana, czy tylko wymiana zderzaka i tak dalej. No podobno sprzedający właśnie w ten sposób jej to przekazał. Zrobić tą tylną klapę, założyć zderzak, podłączyć czujniki i tam nie ma takiej tragedii. Można jeździć tam. Jakaś delikatna naprawa. No właśnie, no niestety nie. Kolejny przypadek, że sprzedający no nie do końca przekazał wszystkie informacje kupującemu. Tak przynajmniej wynikało właśnie z relacji tej pani. Zawiedziona była, bo chciała właśnie czerwone CLA. Czerwony, wiadomo, szybszy. Więc takie auto sobie wymarzyła, no ale no niestety, nie ten egzemplarz, bo naprawa naprawdę nieopłacalna i trzeba go sobie po prostu odpuścić i szukać czego innego. I w tej całej historii, no niestety właśnie to jest przykre, że sprzedający przez telefon przekazują no takie nie do końca prawdziwe informacje, bo no mógł się może nie znać, ale pewnie się znał, bo nie od dzisiaj sprzedaje samochody. Kurczę, no wiecie, no powinniśmy się szanować, nie? Ci, co sprzedają, ci, co kupują, bo potem są niepotrzebne nerwy, rozczarowania, wydane pieniądze, no i niespełnione marzenia. I to jest chyba to najgorsze. Więc co? Więc w tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie, przede wszystkim komentujcie. Te wasze komentarze wszystkie czytamy i staramy się na nie odpowiadać. To co? Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.